To zapewne będzie miłe uzupełnienie do tego, z czego już mogą korzystać bełchatowianie, ale nie tylko, na Górze Kamieńsk. Nasza wizytówka turystyczna, czyli Góra Kamieńsk, zauwisko zewnętrzne odkrywki Bełchatów, które zrekultywowaliśmy, zagospodarowaliśmy właśnie w kierunku leśnym i znajduje się na niej też ośrodek sportów i rekreacji, na którym można przede wszystkim uprawiać sporty zimowe, czyli jeździć zimą na nartach, był w mniejszym stopniu wykorzystany w sezonie letnim. Dlatego wyszliśmy jak gdyby tutaj naprzeciw sugestiom naszych turystów, którzy przyjeżdżali na tę Górę Kamieńsk i rozwijamy ją też w kierunku sportów, możliwości uprawiania sportów, rekreacji latem. Znajduje się tam tor saneczkowy, na którym możemy latem pięknie szusować w dół z tej góry. Ostatnio zbudowaliśmy też tor tubingowy, czyli miejsce, gdzie turyści będą mogli latem zjeżdżać na pontonach w dół. Mamy nadzieję, że nie tylko zimą, ale jednocześnie przez cały rok turyści z całej Polski przyjadą tu do nas, żeby móc się cieszyć zielenią, lasem, turystyką, tym wszystkim, co daje nam ta góra. Tor tubingowy będzie zapewne atrakcją dla całych rodzin. Pontony ślizgające się po igielitowym torze dostarczą wielu pozytywnych wrażeń. Z toru będą mogły jednak korzystać dzieci od 8 roku życia. O tym, kiedy konkretnie tor tubingowy oficjalnie zostanie uruchomiony, na pewno Państwa poinformujemy.